filmie prezentujemy wszystkie ćwiczenia związane z jazdą precyzyjną po ósemce. Wzrok kieruję najpierw na ten środkowy pachołek, mniej więcej do momentu, jak moje koło dojedzie tutaj. Przerzucam go na chwilę na kolejny pachołek w celu ustalenia punktu skrętu, że ja przy tej linii będę skręcał, ale jak popatrzyłem na niego, głowę skręcam do ramienia, a tutaj peryferyjnie dojeżdżam do ustalonego punktu skrętu, mój wzrok jest cały czas w zakręcie i szuka znowu tego środkowego pachołka. Dokręciłem. Przerzuciłem wzrok, jak przerzuciłem, ustaliłem. Już znowu skręcam w zakręt i idę w zakręcie, szukając wzrokiem tego pachołka, czyli mniej więcej środka. I znowu przerzucam. Czyli tutaj znowu trzeba pamiętać o tym, proszę Państwa, żeby te usiąść jak najbliżej zbiornika, oprzeć się, żeby te łokcie były troszeczkę wyżej i popatrzcie, jak to powinno prawidłowo wyglądać. Szukam tego środkowego pachołka. Teraz przerzucam na ten i wcześniej głowa do ramienia. Szukam wzrokiem, jest na ten i głowa do ramienia. I już szukam wyjścia z zakrętu. Bieg numer jeden, ćwiczenie, które ma za zadanie poprawić Waszą koordynację i równowagę, bo motocykl jedzie wolniej, czyli automatycznie trudniej jest tą równowagę utrzymać. Popatrzcie na moją głowę, jak ona chodzi, że ona nie czeka, pyk i pyk, już jest przy ramieniu, tak? Czyli tu i teraz w zakręt. I znowu środkowy pachołek, punkt skrętu i broda po ustaleniu broda w zakręt. Ustalę punkt skrętu, to nie znaczy, że mam od razu skręcić, tylko mam dojechać, żeby szeroko było, tak? Żebym szeroko dojechał do tego punktu skrętu, żebym wykorzystywał. I teraz, proszę Państwa, to samo na biegu numer 2. Tak, to już będzie szybciej trzeba skręcać, ale nadal, proszę Państwa, zobaczcie, ładnie to idzie, ale co, jakie plusy są biegu numer 2, że bardziej mogę pochylić motocykl, tak, czyli bardziej pochylam motocykl i popatrzcie teraz, jak moja góra pracuje, że te łokcie są nieruchomo, i moja góra pracuje, tułowia. Przechodzę razem z głową. Dołączyłem teraz pracę góry, bo przedtem była sama głowa. Teraz dołączyłem pracę góry ciała. Łokcie są cały czas w jednym miejscu praktycznie. I tylko przesuwam i zewnętrzny bark. Zewnętrzny bark, zewnętrzna ręka, popatrzcie, zewnętrzna ręka, aż idzie do wewnętrznej manetki. Przesuwam również dłonie. Jest to bardzo dobre ćwiczenie dla zaawansowanych motocyklistów, czyli łokieć, zobaczcie, na zewnątrz. Przesuwam dłonie i zewnętrzny bark wychodzi do
wewnętrznej manetki. Czyli mogą to ćwiczyć osoby niezaawansowane, jak i również osoby bardziej zaawansowane w celu układania sobie górnej partii ciała. Tak. I popatrzcie. Popatrzcie na moje ręce, na moje dłonie. Popatrzcie, one luźniutko, luźniutko tutaj leżą na tej kierownicy i się przesuwają. Tak. Zobaczcie. Tak. I teraz lewa. Popatrzcie na lewą dłoń. I teraz popatrzcie na prawą dłoń. Jak ona się przesuwa. Czyli to jest potrzebne nam później w jeździe. Ale zobaczcie na te moje dłonie. Jak one cały czas luźno na tej kierownicy leżą. Tak? Że ja praktycznie trzymając się nogami, nie obciążam w ogóle kierownicy. Możemy teraz wejść na bieg numer 3 i popatrzmy, jak to jest na trójce. Dwie ręce najpierw i popatrzcie na górę ciała. Nogi pracują, ale zobaczcie, jak się przesuwa moja góra ciała. Zobaczcie, jak się przesuwa moja góra ciała. Jak ramiona idą do, jak dłonie pracują. I popatrzcie tak na to. Zobaczcie, gdzie moje barki idą, że moje barki idą do przodu. I jak pracują dłonie na kierownicy. I tutaj również musi być wcześniej wzrok, wcześniej przyjęta pozycja. Także dla ćwiczenia, dla zaawansowanych motocyklistów również bardzo dobre, jeżeli chodzi o pracę górą ciała. Czyli popatrzmy, góra ciała i nieblokowanie wewnętrznej ręki. Popatrzcie na mój łokieć wewnętrzny i na dłoń, jak ona się przesuwa. Popatrzcie na mój łokieć wewnętrzny i na dłoń, jak ona się przesuwa. Także bieg 3, widzicie, 1, 2, 3 i tutaj na trójce już większe przechyły ciała. Popatrzcie na barki. Popatrzcie na bark. Popatrzcie na bark, jak on idzie. Okej. Jazda z jedną ręką, z prawą ręką. Cel ćwiczenia? Nauczyć się do siadu i właśnie nauczyć się nie obciążania kierownicy barkami, dłońmi, całą siłą. Zobaczcie, prawa ręka kieruje, lewa spoczywa na zbiorniku. Prawa kieruje, wzrok idzie cały czas tak samo. Bardzo ważne. Wzrok prowadzimy horyzontalnie i wybiegamy wzrokiem wcześniej. Patrzymy najpierw na środkowy pachołek. Tak, prowadzimy. I teraz głowa do ramienia i już szukamy tego środkowego pachołka. Znaleźliśmy, dojechaliśmy, przerzucamy teraz wzrok na chwilę na ten pachołek w celu ustalenia punktu skrętu. I głowa do ramienia i jedziemy. Lewa spoczywa na zbiorniku. I teraz wejdziemy na drugi bieg, to samo ćwiczenie. Najpierw jedna ręka, prawa kieruje, czyli jak już zrobimy na jedynce, to bierzemy się za dwójkę. Tak, prawa kieruje,
A jak widzimy... Pamiętajcie, że wbrew pozorom szybsza jazda będzie łatwiejsza, jeżeli chodzi o nawet jazdę na egzaminie, dlatego że ta szybsza jazda więcej błędów będzie wybaczała, dlatego że motocykl bardziej możemy pochylić. Zwracamy uwagę na wzrok. I teraz na trzecim biegu znowu prawa ręka kieruje. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie, czyli jazdy z jedną ręką, gdzie prawą ręką kierujemy, która jest na gazie, a lewa ręka jest położona na zbiorniku, w tym ćwiczeniu chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę na poprawę naszego dosiadu, czyli odpowiednio ułożone stopy na podnóżkach dadzą możliwość odpowiedniego trzymania się udami i kolanami zbiornika. I o to w tym chodzi, bo jeżeli tutaj wypracujemy tą odpowiednią pozycję, to później w kolejnych ćwiczeniach już nie będziemy mieli większych problemów z tym, żeby nad tym motocyklem zapanować, żeby nie obciążać dodatkowo kierownicy, żeby te barki były odciążone i żeby łatwiej nam się motocyklem kierowało po prostu. Zwróćcie uwagę na moją pozycję od pasa w dół. Jestem scalony, zbetonowany, można powiedzieć, z motocyklem. Góra to tak jakbym miał pawulon wstrzyknięty, luźno. Kolejne ćwiczenie, czyli teraz będzie wewnętrzna ręka kierowała i przepychała kierownicę. Popatrzcie. Prawa, czyli wewnętrzna, ham do środka i przepchnąłem i wtedy zmieniam rękę. I teraz zobaczcie tutaj, ham, przepchnąłem i dopiero zmieniam rękę. I znowu popycham, przepchnąłem, zmieniam rękę, popycham, przepchnąłem, zmieniam rękę. Cały czas wzrok wędruje i jak zrobię to na biegu pierwszym, to mogę to samo ćwiczenie zrobić na biegu numer 2. Wzrok chodzi. Czyli uczymy się przepychania, bieg numer 1, przepychanie, wzrok już jest w zakręcie, przepycham kierownicę, wzrok w zakręcie i teraz wejdziemy na drugi bieg, to samo ćwiczenie. Ćwiczenie jazdy z jedną ręką naprzemiennie to super ćwiczenie, jeżeli chodzi o naukę popychania kierownicy, czyli przepychania tej kierownicy i przede wszystkim zrozumienia tego, że w zakręcie główną ręką kierującą to jest ręka wewnętrzna, a ręka zewnętrzna może spokojnie i luźno spoczywać na zewnętrznej manetce, nie ingerując, nie przeszkadzając w trakcie wykonywania przeciwskrętu, czyli skręcania motocyklem. Teraz wejdź na bieg numer 3. Jest to również super ćwiczenie, jeżeli chodzi o koordynację ruchowo-wzrokową, dlatego że trzeba tutaj patrzeć, trzeba pilnować dosiadu, a oprócz tego jeszcze pchać kierownicę i w odpowiednim momencie dołożyć tą rękę wewnętrzną, żeby ta kierownica nie poleciała zbyt daleko, żebyśmy nie wykonali zbyt głębokiego skrętu. Dlatego naprawdę polecam to ćwiczenie. Popycham. Nie ciągnę kierownicy, tylko ją popycham. Uczę się popychania kierownicy. Bardzo fajne ćwiczenie, które będzie skutkowało tym, że z tym później szybkim skrętem, przepchnięciem kierownicy do szybkiego skrętu, nie będziecie mieli większych problemów. Jedziemy na stojąco sobie, ale popatrzcie, wzrok pracuje nadal tak samo i przy skręcie staram się jechać tak, żeby ręce były luźno, żeby nie opierały się na kierownicy, żeby to nogi kierowały i zewnętrzny podnóżek bardziej obciążał.
I też ćwiczenie robimy na biegu pierwszym, drugim i trzecim. Tak? Odpocznę chwilę na siedząco, rzucam drugi bieg. I będziemy na stojąco robili ćwiczenie teraz znowu na drugim biegu. Ale pamiętajcie, staramy się, aby ten wzrok też pracował równolegle do nawierzchni. I obciążam bardziej zewnętrzny podnóżek. Wewnętrzna noga luźniejsza, a obciążam zewnętrzny. Czyli teraz lewa noga naciska, a prawa noga luźniejsza. Prawa noga naciska, a lewa noga luźniejsza. Wejdziemy sobie teraz na trzeci bieg i zrobimy to ćwiczenie również na trzecim biegu. Czyli wstaję i znowu tak wzrok, popatrzcie, cały czas ten wzrok i ręce luźno na kierownicy. Nie obciążam kierownicy. Nie obciążam te moje palce, popatrzcie. One cały czas na tej kierownicy luźniutko chodzą. Luźniutko chodzą i wzrok. Czyli kolejne ćwiczenie było wykonane na biegu 6. Bardzo trudne ćwiczenie, jeżeli chodzi o jazdę na stojąco, ale bardzo przydatne nam motocyklistom, dlatego że w trakcie tego ćwiczenia, popatrzcie, praca wzrokiem, jednocześnie pracujemy nad luźnymi dłońmi, żeby nie obciążać nadmiernie kierownicy i w tym celu również pracujemy nad odpowiednim dociskiem zewnętrznego podnóżka. Zwróćcie uwagę, że wewnętrzną nogę praktycznie odrywam od podnóżka, czyli cały ciężar spoczywa na zewnętrznej nodze. To po co to jest i dlaczego? No to nie będę tego tutaj aktualnie tłumaczył, ale myślę, że jak spotkamy się na naszych szkoleniach, to będziemy mogli na ten temat szerzej sobie podyskutować i wtedy porozmawiać o technice, która wiąże się między innymi z wywieraniem nacisku na zewnętrzny podnóżek. Czyli ten przycisk teraz na drugim biegu. Ale tu pamiętajcie, ciasne zawracanie. To nie jest technika skrętu, ciasne zawracanie. I tutaj dobrze jest popatrzeć za siebie. Też można to wykorzystywać sobie na egzaminie. Jeżeli by się chciało, choć pokazywałem z hamulcem nożnym. Równie ciasno można z hamulcem nożnym zawrócić. Także, ale ćwiczyć można, bo nie wiadomo kiedy. I tutaj wzrok nie horyzontalnie, tylko za siebie. Za siebie i robimy. Pamiętajcie, im motocykl jedzie szybciej, tym bardziej go możemy pochylić. Także zobaczcie, ile możemy w trakcie jazdy po ósemce, ile możemy się pobawić i poćwiczyć. Tak? Dobra. Musimy pamiętać, że technika tak zwanego przeciwsiadu to jest zupełnie inna technika niż technika jazdy po zakrętach. Dlatego tutaj, żebyście nie złapali złych nawyków, żebyście później nie odchylali się na zewnątrz w momencie, gdy jedziecie po zakrętach. O tym trzeba pamiętać. To służy nam tylko do tego, żeby ciasno zawrócić. Zwróćmy uwagę, że tutaj puszczam
wewnętrzną nogę, odrywam od podnóżka, bo siedzę na zewnętrznym podnóżku. Zwróćcie również uwagę na to, że obciążając ten zewnętrzny podnóżek, przesuwając biodra, ja nie podnoszę tyłka, tylko przesuwam się tak, żeby nie podnosić z pozycji zbyt wysoko, żeby nie powodować to, że środek ciężkości się nagle zmienia i ten motocykl nierówno zaczyna jechać, to zawieszenie w sposób nieprawidłowy zaczyna pracować i mamy problemy. Zwróćcie również uwagę na to, że ten dosiad ma również wpływ na to, że moja góra jest luźna. No i bardzo ważne, żeby patrzeć za siebie. To jest ciasne zawracanie, czyli patrzymy za siebie, nie horyzontalnie, tylko patrzymy za siebie, nisko, po ziemi i wtedy daje to odpowiednie efekty. Jeżeli chodzi o kolejne ćwiczenie, które chciałem Państwu zaprezentować, to jest to jazda z wykorzystaniem hamulca nożnego. Jest to bardzo fajne ćwiczenie. Często spotykam się na swoich szkoleniach techniki jazdy z totalną niewiedzą i nieznajomością możliwości, które daje nam hamulec tylny. Często motocykliści z niego nie korzystają. Tutaj trzeba pamiętać oczywiście o tym, że podstawowym hamulcem jest oczywiście zawsze hamulec przedni. To jest podstawowy hamulec. Hamulec tylny jest hamulcem pomocniczym. On sprawdza się właśnie bardzo fajnie przy wykonywaniu manewrów wolnych. Czyli krótko mówiąc, przy jeździe z prędkościami poniżej progu równowagi. I jak tutaj w tym ćwiczeniu z niego korzystać? A mianowicie, kiedy go wciskamy? Wciskamy go w momencie, gdy rozpoczynamy wejście w zakręt, tak? Czyli w momencie, gdy przechylamy motocykl, naciskamy dźwignię hamulca nożnego. W momencie, gdy skręcimy dźwignię, odpuszczamy motocykl, zaczyna się podnosić i wtedy jeszcze dodatkowo na odcinku prostym dodajemy gazu, żeby była większa prędkość. Fajnie jest również w trakcie wciskania hamulca nożnego zwrócić uwagę na to, żeby motocykl nie szarpał, to w momencie, gdy naciskamy hamulec nożny, wchodząc w zakręt, jednocześnie dodajemy delikatnie już gazu. Wtedy w momencie, gdy chcemy podnieść motocykl z przechyłu, odpuszczając hamulec, zwalniając hamulec nożny, on ma już swoją odpowiednią prędkość i wtedy możemy jeszcze chwilowo zwiększyć obroty silnika, żeby szybciej motocykl się wyprostował i tak jak widzicie, no wtedy ta jazda jest płynna. Powiem tak, że im mocniej będziemy naciskać hamulec nożny, im jednocześnie będziemy zwiększać gaz, tym powinniśmy osiągnąć lepsze efekty ciaśniejszego zawracania. To jest dziwne, by nam się wydawało, ale musicie to poćwiczyć, musicie się sami przekonać. Czyli pamiętajcie, jednoczesne naciśnięcie hamulca nożnego musi wiązać się z jednoczesnym odkręcaniem manetki gazu, czyli zwiększaniem tego gazu i wtedy powinniście poczuć ten efekt, że w momencie zwiększania nacisku powodujemy również zacieśnienie zakrętu. Kolejne ćwiczenie, które zaprezentuję, to jazda z wykorzystaniem półsprzęgła. Tutaj ważnym elementem jest to, żebyśmy tym sprzęgłem operowali w odpowiedni sposób, czyli nie zamykali pełną dłonią do końca,
tylko zamykali to sprzęgło do tak zwanego rozłączenia, do tak zwanego półsprzęgła. I popatrzcie, w jakim momencie to robimy, a mianowicie na odcinku prostym teraz odpuszczam sprzęgło, w momencie gdy wchodzę w zakręt zamykam i wychodząc odpuszczam. Na prostym odcinku jest odpuszczone, popatrzcie teraz, wchodząc w zakręt zamykam to sprzęgło. Czyli motocykl wchodząc w zakręt zwalnia, wychodząc z zakrętu przyspiesza. Jest to analogiczne jak jazda po zakrętach, tak? Czyli w momencie gdy skręcę motocyklem rozpoczynam dodawanie gazu i tutaj też się to dzieje. W momencie gdy wchodzę w zakręt mam i skręcam, mam sprzęgło wciśnięte. W momencie gdy skręciłem rozpoczynam odpuszczanie sprzęgła, czyli tak jakbym operował gazem, dodając gaz. I czas na kolejne ćwiczenie, czyli w tym filmie chciałem zaprezentować, w jaki sposób należy ćwiczyć prawy nadgarstek, czyli dodawanie i ujmowanie gazu jeżdżąc po ósemce, a później bardzo podobnie będzie również w sytuacji, gdy będziemy jeździć po zakrętach. Zwróćcie uwagę, jak to należy wykonywać. Kiedy dodaję gazu, kiedy go ujmuję. Dodaję gazu podnosząc motocykl z przechyłu i na odcinku prostym, czyli tu dodałem, a tu w tym momencie ująłem gaz. Zasada jest taka, że jeżeli chcę podnieść motocykl z przechyłu, to muszę dodać gazu. Jeżeli chcę go szybciej przechylić, to muszę tego gazu ująć. I tutaj właśnie ćwicząc na ósemce tą jazdę, możemy właśnie sobie ten prawy nadgarstek wyćwiczyć. Bo trzeba pamiętać o tym, że bardzo ważne jest to, żeby nie tylko ćwiczyć płynne dodawanie gazu, ale również płynne ujmowanie tego gazu. To też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o technikę kierowania. Czyli dodaję tutaj, przymykam w tym momencie, zaczynam dodawać, mocniej dodaję, zamykam w tym momencie, zaczynam dodawać, mocniej dodaję, zamykam wchodząc w zakręt. Widzicie, tak? I tutaj znowu dodałem, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję. I w taki sposób mamy to ćwiczyć, czyli dodaję, żeby podnieść motocykl, jeszcze raz powtarzam, zamykam gaz, żeby ten motocykl szybciej mi się przyjął. Małe pachołki na ósemce położyć sobie w taki sposób, jak tutaj widzimy. One będą nam pomagały w złapaniu odpowiedniego kształtu tego naszego przejazdu, tej cyfry 8. Czyli będzie nam to szczególnie potrzebne i ułatwiało to nam będzie naukę jazdy na ósemce z większymi prędkościami, czyli na biegu numer 2 i na biegu numer 3, bo na początku nie potraficie poprowadzić w tym prostokącie odpowiedniego toru przejazdu i albo wyjeżdżacie z jednej strony, albo wyjeżdżacie z drugiej strony, albo wyjeżdżacie znowu za daleko, czyli wyjeżdżacie po długości z tej ósemki, dlatego ułożone w taki sposób te dwa pachołki pomogą nam w tym, żebyśmy ten odpowiedni tor przejazdu, tak zwaną, można tutaj to nazwać, nitkę przejazdu, złapali szybciej i łatwiej, dlatego że my w trakcie szkolenia podstawowego mamy niestety tylko 20 godzin, a tych zadań jest sporo. Tych ćwiczeń, które pokazuję i będę pokazywał również na kolejnych zadaniach, jest sporo, czyli te 20 godzin to nie wiadomo kiedy nam zleci. Jeżeli chcemy połączyć kurs podstawowy z taką podstawową techniką kierowania motocyklem.
Jeżeli chodzi o zadanie egzaminacyjne, czyli jazda torem cyfry 8, to trzeba pamiętać, że zawsze rozpoczynamy, tak jak każde zadanie, również to, od upewnienia o możliwości jazdy. Każdy tutaj bieg, czy to bieg pierwszy, czy drugi, czy trzeci, on będzie miał w technice kierowania troszeczkę inne znaczenie. I oczywiście w zależności od tego, w jaki sposób trenowaliście i jak się czujecie, możecie na egzaminie wybrać dowolny bieg. Z mojego doświadczenia najlepiej tą ósemkę robić na drugim biegu, dlatego że ten drugi bieg nie jedzie, motocykl wtedy nie jedzie na drugim biegu zbyt szybko, ale na tyle szybko, żeby wybaczyć błędy, które popełniamy w trakcie egzaminu. Czyli między innymi stres powoduje to, że często zapominamy o tym, jak patrzeć, często usztywniamy się i wtedy ewentualnie, jeżeli będziemy chcieli bardziej przechylić motocykl, na biegu pierwszym najczęściej kończy się to podpórką. Na biegu drugim da się go bardziej przechylić i jakby tutaj można powiedzieć, że ten drugi bieg wybaczy te błędy, zanim ewentualnie nie wkręcimy się, nie zaczniemy już normalnie na spokoju pokonywać to zadanie. Dlatego namawiam w trakcie szkolenia do jazdy na różnych biegach. Pamiętajcie, że w trakcie szkolenia nie koncentrujemy się przede wszystkim na wykonywaniu zadania, tylko przede wszystkim, a szczególnie w pierwszej fazie, koncentrujemy się na treningu. Także jeżeli na początku nie mieścicie się między liniami, to nie przeżywajcie tego, bo przecież szkolenie trwa 20 godzin. To jest bardzo duża ilość czasu, żeby ewentualnie zdążyć, potrenować i wytrenować jazdę na pierwszym, na drugim, na trzecim biegu. Ja swoich kursantów nie zmuszam do tego, na którym biegu mają jeździć i wykonywać to zadanie na egzaminie, ale to oni sami decydują się na to, że na egzaminie najczęściej właśnie to zadanie wykonują na drugim biegu. Jeżeli chodzi o zasady wykonania tego zadania, to trzeba pamiętać, że należy wykonać 5 ósemek, czyli 6 będzie ok, 4 to będzie błąd. Błędy, które pozwolą powtórzyć zadanie, to w przypadku, gdy motocykl zgaśnie, w przypadku najechania na linię, w przypadku podparcia. Nieupewnienie o możliwości jazdy jest również błędem, czyli możemy wykonać wtedy drugą próbę. Nie przerywa to egzaminu. Błędy, które eliminują, powodują przerwanie zadania, to przewrócenie motocykla, przejechanie pełnym obwodem za linię. Czyli pamiętajcie, wjeżdżamy po liniach przerywanych, wyjeżdżamy po liniach przerywanych. Również trzeba pamiętać o tym, że na placu manewrowym WORD obowiązują ogólne zasady w ruchu drogowym, które nas obowiązują. Między innymi nie najeżdżanie na linie ciągłe, czyli jeżeli wykonujecie zadanie i przejeżdżacie do kolejnego zadania, to starajcie się omijać również linie ciągłe. I na zakończenie, jeżeli chodzi o to zadanie, to pamiętajcie, nie jest ono trudne, ale wymaga treningu. Nie decydujcie się od razu i nie podchodźcie do tego na zasadzie takiej, że od samego początku musicie się mieścić między liniami. To będzie powodowało, że wasza psychika będzie siadała i dużo dłużej będzie trwał trening. Czyli na początku, jeżeli wyjeżdżacie za linię, to się nic nie dzieje. Musicie skupić się przede wszystkim na technice, na pracy górną częścią ciała, na pracy wzrokiem. To są podstawowe elementy, jeżeli chodzi o to zadanie. Wszystkie zaprezentowane wcześniej ćwiczenia są przygotowane do tego, żeby doskonalić naszą technikę jazdy. I oczywiście, jeżeli ktoś będzie dalej zainteresowany po otrzymaniu prawa jazdy szkoleniami z techniki jazdy, czy precyzyjnej, czy ewentualnie sportowej, to w naszej szkole możemy was tego nauczyć. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia techniki jazdy, prowadzimy szkolenia jazdy torowej, prowadzimy szkolenia jazdy po zakrętach, jak również jazdy precyzyjnej typu manewry wolne, typu chikana, czy ewentualnie, tak jak tutaj widzimy, jazda na mini GP czy pitbike'a.
bajku związana z szkoleniem jazdy sportowej, zejścia na kolano, ułożenia odpowiedniej pozycji na motocyklu, żebyśmy mogli robić postępy w jeździe na rowerze. Wszystkie ćwiczenia prezentował Robert, instruktor nauki i techniki jazdy. Tylko instruktor z uprawnieniami państwowymi może zapewnić odpowiedni poziom szkolenia. Zapraszamy. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami.